Siema! Kolejne zadanko przed nami z maturki grudniowej. Tutaj mamy teraz zadanie trzecie. Układ równań. Układy równań się pojawiają. Czytamy, co tam się dzieje. Właściciel sklepu kupił w hurtowni 50 par identycznych spodni po x złotych za parę i 40 identycznych marynarek po y złoty za sztukę. Za zakupy zapłacił 8000 zł. W odliczeniu marży 50% na każde majty, 20% na każdą marynarkę, ceny detaliczne spodni i marynarek były jednakowe. No dobra. Dużo informacji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć miejsc podkreśliłem. Nie, czekajcie, siedem. Liczenie za trudne do siedmiu. No i teraz mamy wybrać prawidłową odpowiedź, gdzie x to jest cena marynarki. Nie, cena spodni x oraz cena marynarki y. To nie trudna sprawa. Teraz, który z tych układów równań opisuje te sytuacje? No i jak zabrać się do takiego zadania? Bardzo często jest kłopot z samym rozpoczęciem. Ja proponuję w ogóle spróbować zastanowić się nad jakimś z równań, które jest tutaj zapisane. No pierwsze z brzegu jest x plus y równa się 8000. No to przypomnijmy sobie, co to jest x i co to jest y. No cena spodni to jest x i cena marynarki to jest y. To spodnie musiały kosztować, nie wiem, 3000 zł, a marynarka 5000 zł, żeby to równanie miało sens. Bo teraz widzimy w treści zadania, że za całe zakupy zapłacił 8000. Za całe zakupy. Czyli ta odpowiedź nie ma sensu. Ta odpowiedź nie ma sensu. A zatem odpowiedź A i D od razu nam odpada. Teraz idziemy dalej. Mamy w przykładzie B i C propozycję 50x plus 40y równa się 8000. No i zwróćcie uwagę, że to już ma więcej sensu. Bo gość kupił 50 par majtów po x złotych. Czyli jeżeli teraz majty kosztowały 100 zł, to jak pomnożę razy 50, to wychodzi 5000. No i faktycznie, jeżeli marynarki to byłoby ileś tam razy 40 sztuk, to wyszłoby 3000 i spoko, i wszystko by się zgadzało. Czyli te równanie jak najbardziej jest ok. Równanie takie jest ok, ale niestety i odpowiedź P, i odpowiedź C wypasowała w tej sytuacji, także no, musimy pójść dalej. No, nie skorzystaliśmy jeszcze z informacji, że po doliczeniu marży 50% na każde majty, 20% na każdą marynarkę, to ceny tych produktów są takie same. No okej, okay. No to zwróćcie uwagę, że żeby były takie same, to musi wystąpić równa się, jakieś równanie, tak? No i teraz tak. Ile kosztuje marynarka? No marynarka kosztuje Y za sztukę. Jak doliczę marżę 20% na marynarkę, to będzie to ona kosztowała 120%. My już wiemy z procentów, że 120% to jest 1,2. A jak doliczę marżę 50% do majtów, to mam 1,5 ceny majtów. I to jest odpowiedź C. Czy tutaj właściwie metodą takiej eliminacji, interpretacji tej treści zadania doszliśmy sobie do wniosku, że odpowiedź AD odpada, no i z odpowiedzi B i C, układając takie równanie, wybraliśmy odpowiedź C. Inny sposób, żeby to rozwiązać, no to jest właściwie, przychodzi mi od razu do głowy jakaś inna propozycja. Wydaje mi się, że można próbować bez czytania odpowiedzi ułożyć równanie. To jest coś, układ równań, to jest jakiś tam pomysł. Na pewno jak się uczycie do matury, takie zadania powinniście próbować właśnie rozwiązać w ten sposób. Czyli takie równanie próbować ułożyć samodzielnie. No i faktycznie mamy właściwie dwie informacje. Ile zapłacił
To jest jedna sprawa, i potem jak wyglądała ta kwestia tej równości cen pomiędzy tymi produktami. Czyli drugie równanie właściwie ułożyłem. No i pierwsze równanie, no skoro za zakupy zapłacił 8 tysięcy, a kupił 50 par spodni po x złotych, no to faktycznie 50 par, każda po x złotych, to jest tyle kasy zapłacił. No i muszę do tego dodać 40 marynarek po y złotych. No i to musi być równo 8 tysięcy. No tutaj właściwie dużo więcej o tym powiedzieć się nie da. Zdanie raczej proste. Spróbujmy sobie ocenić trudność zadania 1 na 1 punkt. Trudność w skali 0,10. Jak widzicie, mamy 1 punkt. Nie, no bez jaj. 0. Nie, no bez jaj. Jeszcze rozumiem, gdyby to było zadanie otwarte i trzeba było samodzielnie układ równań skonstruować, który wygrywałby tę sytuację, czy tam jeszcze go rozwiązać, to byśmy powiedzieli, że coś tam się więcej dzieje, ok, w porządku, ale tutaj praktycznie odpowiedź A i D, raczej każdy powinien rozkminić, że no, x plus y równa się 8000, odpada, a później z tymi marżami. Nie, no proste. Wydaje mi się, że gdyby tutaj były naprawdę takie cztery sytuacje ABCD, w którym jakby od razu nie jesteśmy w stanie wyeliminować w łatwy sposób czegoś, no to wtedy byśmy mogli powiedzieć, że ta trudność jest trochę wyższa. Ale tutaj akurat te cztery propozycje, które przedstawili, no są bardzo łatwe. Niewiele można do tego dodać. Żeby utrudnić takie zadanie, praktycznie tylko liczby można utrudnić, albo naprawdę tam zakręcić w treści zadania, że nie wiadomo, co jest do czego, ale też naprawdę nie będzie takich zadań na maturze. Wszystko będzie bardzo proste, bardzo, bardzo klarowne. Tutaj zadanie praktycznie stara się sprawdzić u Was umiejętność analizowania, interpretowania oraz wyciągania i zapisywania informacji. I coś, co jest bardzo, bardzo takie w matematyce pożądane, ale też nie tylko, bo zwróćcie uwagę, że tego typu umiejętności, jak umiejętność oceny informacji albo pracy z informacją, no to jest taka umiejętność analityczna, która jest raczej bardzo cenna w bardzo wielu odpowiedzialnych profesjach i zawodach. Będziecie bardzo często musieli na jakichś odpowiedzialnych stanowiskach no tego typu umiejętności posiadać. No i to jest jeden z elementów matematyki, który powinniście się w trakcie swojej edukacji matematycznej nauczyć, no bo pola trapezu raczej nikt z Was w życiu liczył nie będzie do niczego, prawdopodobnie, ale już ocenę i umiejętność pracy z informacją jak najbardziej. Nie? Ktoś pójdzie do wojska, to się dowie, że najcenniejszą bronią jest informacja, a strategią wojskową bardzo dobrą jest też dezinformacja, wprowadzanie przeciwnika w błąd. Warto z takimi zadaniami sobie trenować, naprawdę wiele, wiele nauczyć i nabyć takich umiejętności, które przydadzą Wam się też w innych później sferach życia czy w Waszych zawodach, które będziecie wykonywać. No i tyle. Tyle. Chyba nie pokażę tutaj jakiegoś zadanka trudniejszego, bo musiałbym coś naprawdę grubo kombinować. A tak jak mówię, trudniejszych sytuacji na maturze podstawowej nie będzie. No a zatem tyle. Mam nadzieję, że Wam to pomogło. I do zobaczenia w kolejnych zadankach. Siema.